Psalm 30, werset 3 mówi: Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Witaj w Instytucie Boskiego Uzdrowienia w kolejnym odcinku programu poświęconego uzdrowieniu, które przychodzi od Boga i pochodzi od Niego. Hej, podczas kiedy Europa i Polska przygotowuje się, jak to nazywają, na czwartą falę pandemii, epidemii, jak zwał, tak zwał, ja zachęcam Ciebie i słyszę, jak Duch Boży mówi, abyś nie przygotowywał się do żadnej fali pandemii. Nie bierz w tym udziału. Faktycznie przygotuj się na falę, ale Bożej chwały, Bożej obecności. Mam na myśli Bożego działania w tych dniach. Jeśli nam zostały lata, to w tych latach, które przewyższy nasze wszystkie oczekiwania, nasze myśli, modlitwy i prośby dotychczasowe, gdzie, tak jak Biblia mówi, gdzie grzech się rozmnożył, choroba i niemoc to forma grzechu. Chcę, abyś wiedział, bo zabija i niszczy. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała. Ja widzę w swoim sercu falę darów Ducha Świętego, darów uzdrowień, daru czynienia cudów, przelewającą się przez ten naród, uzdrawiających chorych i demonstrującą Bożą dobroć, o której Biblia mówi, że będzie prowadziła ludzi do pamiętania. Mam na myśli, wierzę, że będziemy widzieli w naszym kraju odpływ mnóstwa ludzi od Kościoła katolickiego, rzesz, mas w następnych latach i kościoły, niektóre świątynie zamieniane na hotele i centra handlowe. Przeczuwam, że nasz kraj, jeśli chodzi o katolicyzm, podzieli los Irlandii. Jednak nie myśl, że ludzie po prostu pójdą w zapomnienie, w sensie nie będą szukali Boga. Ten kraj różni się od Zachodu. Ten kraj różni się od Czeskiej Republiki. Ten kraj ma historię pobożności i bojaźni Bożej opartej na religii, którą Bóg użyje. W tych dniach pobożność i bogobojność oparta na religii jest cenniejsza niż świeckość, niż kraj laicki, niż lewackość, niż cokolwiek, co się dzieje w świecie humanistycznym. Pobożność i bogobojność Bóg użyje. I powiem Ci, rzesze, tysiące, setki tysięcy ludzi, milion naszych rodaków będzie znajdowało Boga, będzie dotykanych Bożą mocą i znajdzie miejsce w kościołach, różnych kościołach ewangelicznych, które będą pękały w szwach, a nie starczy budynków wielkich, żeby ich wszystkich pomieścić. Będzie się w tym kraju działo to, co działo się w Brazylii. Wiele lat temu zaczęło się dziać przebudzenie, które zaowocowało milionami, milionami nowonarodzonych katolików, wypełnionych Duchem Świętym, którzy stali się członkami kościołów różnych, ewangelickich, jak to mówimy, ewangelikalnych, protestanckich, szukających Boga razem z całymi rodzinami. Na tą falę przygotuj się, ona nadchodzi. Na inną się nie przygotuj. Faktycznie dzisiaj chciałbym mówić, bo czuję, jak Duch Święty mnie pobudza o tym, abyś ufał Bogu również w kwestiach swojego ciała. Wierzył Bogu i ufał i powierzył Mu swoje ciało, tak powierzyłeś swojego ducha, swoje serce i swoją duszę, powierzasz Jemu, abyś nie zostawił swojego ciała w rękach lekarzy. Faktycznie Twoje ciało należy do Boga. Nie wiem, czy wiesz. On chce całego Twojego ducha, duszę i ciało i zapłacił wielką cenę za całego ducha, duszę i ciało. No, ono należy do Boga. Biblia mówi, że czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który mieszka w was, nie należycie do siebie samych, drogoście wykupieni, uwielbiajcie Boga w swoim ciele. Gdzieś Paweł powiedział, że ciało, że lecz Pan jest dla ciała i ciało jest dla Pana w 1 Koryntian 6:13. Nasze ciało należy do Boga. Nic innego, jak gdzieś powiedział, złóżcie ciała swoje Bogu w ofierze, jako żywą ofiarę. Żywą ofiarę. Taka jest wasza służba. Ja parafrazuję i nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą dobrą, miłą i doskonałą. Wierzę, w tych dniach potrzebujemy myśleć w kategoriach, że nasze ciała należą do Boga. Pomyśl, twoje ciało nie należy do Światowej Organizacji Zdrowia. Twoje ciało nie należy do jej odpowiednika w Europie. Nazwijmy ją Europejską Organizacją Zdrowia. Twoje ciało nie należy do polskiego Ministerstwa Zdrowia. Nie oddawaj swojego ciała w ręce ministra zdrowia, ani jego doradców. Ja nie mówię, że jest zły, czy oni są źli. Nie oddawaj. Po prostu nie oddawaj. Nie oddawaj ciała swego w ręce korporacji farmaceutycznych. Ono nawet nie jest twoje.
jesteś jego szafarzem, ono jest Boga, więc cokolwiek czynisz swoim ciałem, nie mniej niż duszą, nie oddajesz człowiekowi tej duszy, nie mniej niż sercem, nie oddajesz ducha nikomu, tylko Bogu. Cokolwiek czynisz w tych dniach swoim ciałem, konsultuj to z jego właścicielem, Duchem Świętym. Pomyśl tak samo jak jesz i spożywasz posiłek, ufam, że błogosławisz zanim zjesz. Tak powiedział, że kiedy służysz mu, on będzie błogosławił chleb i wodę, którą spożywasz, i oddali choroby od ciebie, nie będzie roniącej i bezpłodnej pośród ciebie, i liczbę dni twoich uczyni pełną. Kiedy modlisz się nad tym, co jesz, to jest poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę, czyli oddzielone od tego, co potencjalnie mogłoby ci zaszkodzić. Tak czynisz, jesz i błogosławisz i spożywasz, i ty decydujesz, co jesz. Nikt nie wkłada ci na siłę jedzenia, decydujesz, co wkładasz w to ciało. Tak samo nie pozwól, aby ktoś zdecydował, jakie leki przyjmujesz w tych dniach, czy się szczepisz, czy nie szczepisz. Pytaj się jego, właściciela. Panie, czy mam się zaszczepić? Jeśli powie tak, zaszczep się. A jeśli powie nie, nie szczep się. I nie pozwól, aby ktoś o tym decydował. W tych dniach kompletne poświęcenie Bogu, ducha, duszy i ciała, będzie kluczem do tego, by znaleźć się w właściwym miejscu, o właściwym czasie, pośród właściwych ludzi, czyniąc Bożą wolę. Jeśli oddasz jakikolwiek departament twojego życia w tych dniach lekarzom, psychologom, światu, prędzej czy później odkryjesz ruinę w tej dziedzinie, bo świat nie będzie miał odpowiedzi na wyzwania duchowe, dawno ich już nie miał. Na wyzwania duszy już je również traci i okaże się, że również na wyzwania fizyczne, jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne ludzi, zdrowotne, nie będzie miał odpowiedzi. Biblia o tym mówi w tych dniach. Faktycznie wierzę, że w tych dniach, jeśli będziemy chcieli ufać wielkiemu lekarzowi w sprawach medycznych i sprawach zdrowotnych, pomimo dorad czy porad mniejszych lekarzy, będziemy ufali temu większemu, wyjdzie to nam na zdrowie. Wyjdzie to nam na zdrowie, mówię o Kościele. W tych dniach wiesz, że będziemy świadkami wypełniania się tych słów Jeremiasza. Idź do Gileadu, Jeremiasza 46:11, i przynieś balsam, dziewicza córko egipska. Daremnie zażywasz mnóstwo leków. Nie ma dla ciebie uzdrowienia. W tych dniach daremnie ludzie będą zażywali mnóstwa leków. I czym więcej będą zażywali, tym stwierdzą, że nie będzie dla nich uzdrowienia. Jezus to mówi o dniach ostatnich. O plagach, zarazach. Nie mówi o tych plagach i zarazach ostatnich, ale prawdziwych plagach i zarazach. Czym bardziej będą chcieli się wyleczyć z nich, nie będą w stanie. Diabeł wie, że czas jest krótki i wycofując się z okupowanej ziemi, jak kiedyś naziści, wiedząc, że przegrali, wycofując się, zostawia zgliszcza. I Kościół w tych dniach, wierzący, ciało Chrystusa, jeśli zaufają Bogu duchem i w swojej sprawie duszy i ciała, wyjdą cało z nieszczęścia. Będą mieszkali pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego. W tych dniach ludzie będą doświadczali tego, co ta kobieta w Ewangelii Marka 5 rozdziale, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a jej się nie pomogło, przeciwnie, raczej się jej pogorszyło i tak dalej. W tych dniach ludzie będą szukali pomocy i duchowej, i psychiatrycznej, i fizycznej. Wydadzą wszystko, wielu. Wielu się pogorszy tylko dlatego, że nie będą szukali Boga, a będą szukali pomocy u lekarza i u systemu tego świata, nie znajdą odpowiedzi. Jednak ci, którzy będą szukali Boga, dla tych pomyśl, słońce sprawiedliwości wzejdzie z uzdrowieniem. Halleluja, na jego skrzydłach. W tych dniach Bóg okaże się Bogiem, Zbawicielem ducha, duszy i ciała człowieka, dla tych, którzy będą chcieli Mu tylko zaufać. No to są dni, w których żyjemy. Hej, jest taka historia człowieka w Biblii, chcę, abyśmy się na nią chwileczkę na niej zatrzymali. Człowieka, który był królem judzkim, nazywał się Asa. Jest to w II Kronik, 16 rozdziale, od 7 do 14. Ja pozwolę sobie przeczytać. Był to król, który podobnie jak w naszym życiu, w pewnych dziedzinach ufał Bogu, polegał na Nim, a w pewnych nie ufał, polegał na ludziach. Czy wiesz, dokładnie może być tak z nami? Ja słyszę w sercu, aby zachęcić ciebie, żebyś wyszedł z tego miejsca i zdążał tam, gdzie we wszystkich dziedzinach.
ufasz Bogu. My najczęściej w tej dziedzinie jednej, może w finansach, może mieć dużą wiarę, ufać Bogu w sprawach finansowych, ale może w sprawie zdrowotnej po prostu nasza wiara jest taka. Ufamy lekarzom, ufamy lekom, ufamy zastrzykom bardziej niż Bogu. Albo odwrotnie, w sprawie uzdrowienia i zaopatrzenia tego fizycznego naszego ciała, jeśli chodzi o uzdrowienie, o zdrowie, mamy wiarę wbudowaną w Boga, który jest Panem, lekarzem, ale w sprawach finansowych i materialnych nasza wiara jest taka, ufamy bankom, bankierom naszej pracy. Hej, ja słyszę, jak Duch Boży mówi, nadrób zaległości, póki masz czas. Nadrób zaległości. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, i nie tylko w niebie, na ziemi. Żyć będzie. Wiele razy Biblia o tym mówi. Nadrób zaległości, póki jest czas. Gdzie polegasz na ludziach, na systemie, czy opieki zdrowotnej, czy na bankowym, czy na swojej pracy, podwyższ ten poziom. Ufaj Bogu w tych sprawach, ponieważ w tych dniach może ci to wiele kosztować. Po prostu podzielisz los tego świata, jeśli nie będziesz ufał w tych sprawach Bogu, bo w każdej sprawie, w każdym departamencie życia, ducha, duszy i ciała, materialnej, socjalnej, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, zaufaniu do Boga. No, król Asa jest dobrym tego przykładem. Posłuchaj kilka fragmentów z jego historii. W tym czasie, jest to druga Kronik, 16 rozdział, czytam od 7 wersetu. W tym czasie przybył do Asy, króla judzkiego, jasnowidz. Tak kiedyś nazywano proroków, albo widzący, tak do nich, o nich mówiono, Hanani, i rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na królu aramejskim i nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeńców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w ręce twoje. On mówi, kiedyś, pamiętasz, opierałeś się na Bogu w tej sprawie, czy w innej, i jakie było zwycięstwo. Jednak w tych innych przestałeś opierać się na Panu, mówi prorok do niego. Potem mówi, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Widzisz, Asa w niektórych sprawach w swoim życiu ufał Bogu. I tam widział Jego rękę. W innych przestał. Postąpił głupio i tam nie widział Jego ręki. Dalej czytamy, wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza, czyli tutaj proroka, i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. A w tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Lecz oto sprawy Asy, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. Czytamy dalej, w 39 roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął Asa swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. Mam pytanie. Czy Asa umarł dlatego, że poszedł do lekarza? No tylko ktoś z brakiem zdolności zrozumienia przy czytaniu, czytania zrozumieniem, może wywnioskować dość takich wniosków. Nie, Asa umarł nie dlatego, że poszedł do lekarza, dlatego, że w tej sprawie ufał lekarzom, a nie Bogu. Oparł się na lekarzach. W innych sprawach oparł się na Bogu. I prorok powiedział, pamiętasz, tam się oparłeś na Bogu i Bóg zamanifestował się, Bóg przyszedł z pomocą, ale w tej sprawie, jak i wielu innych po drodze, czytamy, że on opierał się na człowieku. I kiedy zachorował, zamiast iść do Pana, najpierw on poszedł do lekarzy. Jego stan się pogarszał i czytamy, że umarł. Odszedł. Ja słyszę, jak Duch Boży mówi w tych dniach, również w sprawach takich jak ciało twoje, jak to, co zażywasz, to, co nie zażywasz, to, co, jak stosujesz się do zaleceń lekarza, gdy konsultujesz to z Panem, właścicielem tego ciała, i on ci powie, nie rób tego, nie bierz tego, nie idź zgodnie z instrukcjami lekarza, czyń to, co mówi Duch Święty. Pomyśl, w tych dniach będzie kluczowe, abyś szedł za wskazówkami pasterza, który jest panem twojego ducha, psychiatrą twojej duszy i lekarzem twojego ciała.
tych dniach będzie kluczone, by dać się prowadzić Duchowi Bożemu. Hej, nieważne jak masz dobrego lekarza, ja nie jestem przeciwko lekarzom. Biblia mówi, że Łukasz jest umiłowanym lekarzem, tak Biblia go nazywa, więc Bóg nie wybrałby na ucznia swojego lekarza, gdyby był przeciwny lekarzom. Ja jednak mówię, i Bóg o tym wie, że lekarze praktykują na tobie medycynę. Bóg nie praktykuje. To jest czas, Kościele, abyśmy w tych dniach ufali Bogu w sprawach ducha, duszy i ciała. Faktycznie we wszystkich innych. Bo czas się kończy. Bo czas szybko się kończy. Nam się kończy. Byśmy ufali Bogu we wszystkich sprawach, nie tylko tych duchowych, ale tych materialnych i codziennych, również i zdrowotnych. W każdej sprawie zwracaj się najpierw do Pana, nie do człowieka. W każdej najpierw do Pana. Pytaj się Jego, konsultuj z Nim, sprawdź, co Jego Słowo mówi, zanim przyjmiesz poradę człowieka i pójdziesz za wskazówkami człowieka, tego, co człowiek myśli, że jest właściwe czy niewłaściwe dla Ciebie. Człowiek może być szczery, ale szczerze się myli. Specjalista, lekarz może być szczery, ale szczerze się mylić. Ten się nie myli. W tych dniach ci, którzy znają Boga. Hej, ci naprawdę się wzmocnią i będą działać. W tych dniach okaże się, kto znał Boga, a kto słyszał tylko o Nim. Kto znał Boga, a kto znał tylko Jego swój Kościół. Kto znał Boga, a kto znał tylko kulturę chrześcijańską. W tych dniach się to okaże. Ja zachęcam Ciebie, słyszę, jak Duch Boży mówi, abyś w tych dniach ufał w każdej sprawie w Bogu i poznał Go. Poznał Go takim, jakim jest. Jako lekarz, jako zbawca Twojej duszy, Bóg, który daje pokój, jako zbawiciel Twojego serca, ten, który przebacza wszystkie grzechy. Hej, niektórzy po prostu zwracają się do Boga po tym, jak już wydali wszystkie pieniądze na swoje leczenie, po tym, jak już zażyli wszystkie leki, wszystkie zastrzyki, po tym, jak już przeszli możliwie każdy zabieg i każdą operację i kiedy już wszystko zawiodło i wydali wszystko, co mieli, a im się nie polepszyło, ale często pogorszyło. Nie dlatego, że lekarze chcieli źle, ale dlatego, że praktykowali medycynę na tyle, co potrafili. I dopiero potem człowiek woła do Boga. Stąd słowa, gdy trwoga, to do Boga. Jednak pomyśl, nieraz jest już nawet wtedy za późno, bo jego ciało jest takie, ciało człowieka jest już tak zdemolowane i jego wątroba na ostatnich oparach jedzie, bo jest tak zniszczona, że nawet i Bogu nieraz czasu nie wystarcza, żeby go przywrócić do zdrowia. Bo jego cierpienie i agonia postępuje tak szybko, że odchodzi przedwcześnie. Jeszcze raz, ja nie głoszę przeciwko lekarstwom ani lekarzom. Jak powiedziałem w Kolosan 4,14 czytamy, pozdrawia Was Łukasz, lekarz umiłowany. Ja tylko mówię, że w tych dniach będzie kluczowe, by polegać na Bogu. Polegać na Bogu w 100%, nie na człowieku. Jeremiasza 17,5 mówi, tak mówi Pan, przeklęty człowiek, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Dzięki Bogu za lekarzy, dzięki Bogu za współczesną medycynę. Niektórzy z Was, którzy mnie oglądają, by mnie nie oglądali, gdyby nie lekarze, operacja i zastrzyki. Byliby już u Pana. Nie na tej ziemi, ale tam. Więc Bóg nie jest przeciwko lekarzom, jednak pomyśl o tym. Pomyśl o tym. Lekarz, Łukasz, umiłowany, kiedy stał się uczniem Jezusa, później apostołem, później kompanem, podróżując z apostołem Pawłem, Łukasz napisał Dzieła Apostolskie, nigdzie nie czytasz, aby po tym, jak stał się uczniem, apostołem i sługą Bożym, rozdawał tabletki i robił zastrzyki. On poszedł i praktykował wyższą medycynę. Kładł ręce na chorych. Namaszczał oliwą, modlił się modlitwą wiary o uzdrowienie. Był używany w darach Ducha Świętego, darach uzdrowienia. On po prostu wymienił medycynę na wyższą medycynę. On najpierw poszedł do Pana i najpierw z Nim konsultował, byśmy powiedzieli. On oddał się wyższej medycynie, co nie znaczy, że ta niższa jest gorsza. Jednak sam byś zobaczył, że Łukasz nie ma wzmianki, aby przy boku Jezusa czy apostołów praktykował tą medycynę, jaką praktykował do tej pory. Co nie znaczy, że ona była zła. Ja tylko mówię, on w tej sprawie zaufał również Panu. I do tego również się zachęcam. Bez względu na to, czy bierzesz leki, czy masz operację przed sobą, czy nie, czy bierzesz zastrzyki, czy nie, swoją wiarę wciąż pokładaj w Bogu. I ten fragment, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, również używaj.
Bo w tym, co przyjmujesz, to, co przekazują ci lekarze i leki, jakie zażywasz, wiesz dobrze, jest mnóstwo rzeczy, które szkodzi, nie mniej niż potencjalnie pomaga. Więc nawet w tym ufaj Bogu. Cokolwiek czynisz, ufaj w tym Bogu i zwracaj się do wielkiego lekarza najpierw. Nie na końcu. Najpierw. Wierz, że to jest to, co Duch Boży mówi. Najpierw. Najpierw szukaj mnie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I powiem ci, już niedługo będziesz miał okazję tej wiary, jeśli taką wiarę masz opartą na Bogu w każdej dziedzinie, będziesz miał okazję znowu ją wypróbować i użyć. Już jesienią. Przewiduję, że jeśli chodzi o grypę, przyjdzie z podwójną siłą. Nie dlatego, że jest tak straszna i silna. Ona jest taka sama, jak zawsze była, ale jak zamkniesz ludzi, odizolujesz od świata na 2 lata, to są nieodporni. I wtedy najmniejsze infekcje i wirusy 2 razy szybciej ich atakują. Bóg stworzył człowieka z czymś, co nazywamy układ odpornościowy. Wiesz po co? Po to, aby żyjąc w świecie, o którym wiedział, że jest upadły i na którym są choroby, przez kontakt codzienny z wirusami, infekcjami mógł się na bieżąco odparniać. Jeśli oddzielisz człowieka od kontaktu codziennego, po prostu jego układ odpornościowy będzie kulał. Więc przewiduję masowe zachorowania i masowe, cokolwiek nazwiesz, i nie z powodu nowych, strasznych chorób, po prostu grypy, która będzie dotkliwie dotykała wielu ludzi, szczególnie mniej odpornych, więc będziesz miał okazję żyć przez wiarę znowu. Będziesz miał okazję zdecydować, czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę. Czy zgromadzę się z innymi, czy nie. Czy podam rękę komuś bez maseczki, czy nie? Czy będę miał kontakt z niezaszczepionymi, czy nie będę miał? Czy będę bał się dystansu bliższego, czy mniejszego? Będziesz miał okazję użyć swojej wiary i ufać Bogu. Bo kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. A strach przed człowiekiem nastawia na niego sidło. Halleluja. Hej, nie chcę przedłużać programu jakoś celowo. Ja jednak mam w sercu, aby modlić się dzisiaj przez chwilę, szczególnie o osoby, które przeszły przez operację. Zażyły już mnóstwo leków. Nie polepszyło im się. Faktycznie operacje i leki zrujnowały twoje zdrowie. Miało być inaczej, ale one zrujnowały. Nie dlatego, że ktoś tak zamierzył, po prostu praktykował medycynę i nie trafił właściwie ani z zabiegiem, ani z leczeniem i to, co miało pomóc, zaszkodziło tobie. O ludzi, którzy są w kategorii kobiety z upływem krwi, wydali wszystko, co mieli, a im się nie polepszyło, ucierpieli od wielu lekarzy i ich stan ostateczny jest gorszy niż był początkowy. Hej, Bóg jest Bogiem, który chce uwolnić ciebie. Jednak słyszę w sercu, jest gro osób, które potrzebuje najpierw pokutować. Najpierw pokutować, że zanim poszedłeś do Niego już na końcu, kiedy było beznadziejnie, udałeś się najpierw do specjalistów jako wierzący, najpierw do lekarzy, najpierw do leków, najpierw do zastrzyków i tam była twoja wiara. Tam wydawałeś pieniądze. Okay? Tam inwestowałeś. Boga zostawiłeś na końcu. Szkoda mi w tych dniach moich braci i sióstr z kościołów, w których ich pastorzy nigdy nie głosili boskiego uzdrowienia, w których nie wierzy się w nakładanie rąk na chorych, w dary Ducha Świętego, bądź wręcz mówi się, że te rzeczy są w przyszłości w niebie, tam będzie wolność od cierpienia i choroby, ale tutaj na ziemi musimy jakoś wytrzymać. Szkoda mi was wszystkich, ponieważ zostały wam tylko szczepionki, tylko lekarstwa i tylko lekarze, do których i tak nie da się dostać. Widzisz, w tych dniach cenne będzie Boże Słowo i prawda, która uwalnia. Że Bóg zbawia, Bóg przebacza, Bóg uzdrawia, Bóg chci Duchem Świętym i On wkrótce powraca. Jednak bez względu na to, przez co przeszedłeś, On jest miłosierny. Jeśli trzeba, pokutuj, że najpierw udałeś się do specjalisty, lekarza jako wierzący i po leki, a na końcu poszedłeś do wielkiego lekarza, kiedy już może ciało było zrujnowane i wszyscy inni zrobili wszystko, co mogli. Może musisz pokutować najpierw. Bóg ci przebaczy i oczyści z tego grzechu. I że polegałeś na człowieku, na ciele, a nie na nim. I przyjdzie i uwolni twoje ciało, bo jest miłosierny. I uzdrowi, odbuduje twoje nerki, odbuduje twoje serce, odbuduje twoją wątrobę. Odbuduje twoje płuca, twój układ immunologiczny. Odbuduje to, co było zniszczone niechybnie. Czy przez zabieg, czy przez lekarstwa, czy przez cokolwiek, co poszło nie tak.
Ja kiedy były największe wysypy tych liczby zachorowań czy zgonów z takich czy innych powodów, odwiedzałem ludzi, którzy chorowali na COVID, nie ogłaszałem tego publicznie, żeby się ludzie nie bali, ale którzy chorowali przez 2, 3, 4 tygodnie, mieli gorączkę i kichali i chrapali. Jechałem do domu, wkładłem ręce, namaszczałem oliwą i nigdy niczego nie przywiozłem do domu, do moich dzieci czy mojej żony. Wiesz dlaczego? Po prostu pamiętam o tym i nie zapominam, że większy jest ten we mnie niż ten, który jest na świecie. Ten, który jest w kimś, w sensie choroba czy niemoc, ona nie przechodzi na mnie, to życie przechodzi na nią. Widzisz, jeśli w tych dniach nie będziesz żył tą świadomością, że większy, nie tylko wierzę, ale świadomością, gdzie twoja dusza wie, że większy jest w tobie on niż ten, który jest na świecie. Że to nie ta choroba przeskakuje na ciebie, ale uzdrowienie, Duch Boży przeskakuje na nich i usuwa tą chorobę, jeśli nie będziesz żył w tych dniach w ten sposób i z tą świadomością, to lepiej módlmy się, abyśmy już odeszli do Pana jako Kościół, bo nie damy sobie rady. Bo to, co teraz jest, jest pikusiem w postaci, w porównaniu z tym, co będzie się działo. Możliwe jest też za naszego życia, zanim Pan nas zabierze. Nie wiem, ale bardzo możliwe, bo na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Ale nie chcę się rozjeżdżać z moim tematem, ponieważ niebawem będziemy nagrywali programy. Oto przychodzę wkrótce. Startujemy z nową emisją programów poświęconą powtórnemu przyjściu Jezusa i dniom i czasom ostatecznym, ale to niebawem, może jeszcze latem wystartują, co mnie bardzo ekscytuje, bo wierzę, że będą wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, którzy oglądają. Ja bym chciał jednak, kończąc, modlić się właśnie o tą grupę osób. Osób po operacji, osób po leczeniu, osób, którym się nie polepszyło albo pogorszyło, osób, które potrzebują tego typu Bożej interwencji, odbudowania ciała. Halleluja. Więc jeśli jesteś w tej kategorii osób, pozwól, że będę modlił się o ciebie. Tam, gdzie jesteś, tam ufaj Bogu. Bóg słyszy, Bóg wysłuchuje. Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego i nie ma dystansu między nami, ponieważ w duchu nie ma dystansu. Nie Duch Pański, tam wolność. Panie, ja przynoszę do Ciebie każdą osobę, która przeszła przez długą terapię, długie leczenie farmakologiczne. Panie, czy jest to leczenie przeciwko jakikolwiek rodzaju nowotworu, czy naświetlania, czy chemoterapii, czy radioterapii. Panie, jakiekolwiek leczenie, jakiekolwiek operacje i zabiegi, które w efekcie dziś to ciało jest w gorszym stanie niż było na początku. Panie, Ty jesteś Bogiem, który odbudowuje, który leczy, który schodzi swoją mocą do korzenia problemu, przeklina go i ten problem usycha, jak to drzewo, które przeklnąłeś. I Panie, ja dziękuję Ci za Twoje wielkie miłosierdzie, za Twoją wielką łaskę, Twoja łaska z pokolenia w pokolenie, że Ty przebaczasz wciąż wszystkie grzechy, leczysz wszystkie choroby i o tej dobroci Twojej powiedziałeś, że mamy nie zapominać. Panie, przynoszę do Ciebie tą chorą osobę, tą cierpiącą i proszę Ciebie, aby Twój Duch Boży teraz stąpił, uwolnił, uleczył i odbudował to, co było zniszczone. W sposób niezamierzony przez lekarzy, przez chirurgów, przez tabletki, przez zastrzyki, przez chemoterapię. Odbuduj, Panie, to ciało. Uwolnij od bólu i cierpienia. Przedłuż życie. Uwolnij od zniszczenia dokonanego ręką ludzką bądź współczesną medycyną, farmakologią. Odbuduj to, co zniszczył diabeł i zniszczył człowiek w sposób niezamierzony. Panie, jesteś lekarzem całego człowieka. Ja dziękuję Tobie za zdrowe nerki, odbudowane serce i tą wątrobę odregenerowaną. Panie, wolne ciało od komórek rakowych, rak krwi, kości. Ja Tobie, Duchu Śmierci, rozkazuję, opuść ją, opuść jego. Niech to dziecko będzie wolne od białaczki. Niech życie i zdrowie Twoje wpłynie, przedłuży jego życie i jej zdrowie. Panie, ja dziękuję Ci za wolność od bólu i cierpienia, odbudowanie tego systemu odpornościowego. O Panie, odbudowanie tej krwi i wszystkiego, co powinno się w niej znajdować i usunięcie tego, co nie ma się w niej znajdować. Panie, dziękuję za wolność od anemii, wolność od białaczki, wolność od zapalenia stawów, od reumatyzmu. Wolność, Ojcze, w imieniu Jezusa, dla tych kości. Ojcze, dziękuję Tobie. Wolność od tego bólu w nocy i bólu w ciągu dnia.
Ojcze, dziękuję Tobie za Ducha Bożego, który wpływa teraz w moją siostrę, mojego brata, niszcząc jarzmo niewoli. Twoje namaszczenie niszczy wszelkie jarzmo. Ojcze, my dziękujemy Tobie. Ja dziękuję Ci za napełnienie Duchem Świętym, za Twoje świeże namaszczenie uzdrowieńcze, wstępujące, uwalniające to ciało, przedłużające życie, dające wolność od bólu i cierpienia i dokonujące pełnej regeneracji, pełnej odbudowy. Panie, mocą Twoją, ja Tobie, Ojcze, oddaję chwałę za to. W cennym imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Zachęcam Ciebie, kończąc ponownie, do mojej nowej książki. W tych dniach będzie kluczowe, by znać głos Boży, podążać za Duchem Bożym w sprawach dużych i małych. Słuchać Boga przede wszystkim w swoim życiu, co sprowadza się do słuchania w dużej mierze swojego nowego, nowonarodzonego serca. Genialna pomoc serca, Boże prowadzenie w codziennym życiu. Wiele świadectw, przede wszystkim z mojego życia. Proste słowo, wierzę, inspirujące, praktyczna, jak i duchowa zarazem, pokazująca, jak Bóg prowadzi nas, jaką mamy genialną pomoc naszego serca, po co dany był Duch Święty dla naszego codziennego życia, że nie jesteśmy sami, że Jego owce znają Jego głos, jak wyczulić się na Jego prowadzenie, jak się nastroić do GPS-u tej genialnej pomocy serca. Halleluja! I o wiele więcej. Zachęcam do tej książki, wydawnictwo Compassion. Wciąż wierzę, że ma niewyczerpany nakład. Będziesz błogosławiony przez nią. Zamów online już dziś. Tymczasem niechaj Bóg pokoju, halleluja, poświęci Cię całkowicie, to znaczy cały Twój duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany. Na dzień Jego powtórnego przyjścia, pamiętaj, wierny jest Ten, który Cię powołał i On też tego dokona.